Madagaskar to jeden z najbiedniejszych krajów na świecie. Ponad 75% ludności kraju żyje na granicy skrajnego ubóstwa za mniej niż 2 dolary dziennie. Jak przyszłam tu pierwszy raz, to było trudne, bardzo trudne. Pamiętam, że musiałam wyjść, bo się popłakałam. Nie chciałam, żeby one na mnie patrzyły, a one były roześmiane. Jak zawsze. Bieda i głód sprawiają, że Malgasze zmuszeni są wysyłać do pracy swoje dzieci. Jestem na Madagaskarze od ponad miesiąca i każdego dnia obserwuję, jak trudne jest tutaj życie dzieci. Większość z nich ciężko pracuje, żeby zarobić po prostu na swoją dzienną porcję jedzenia. Na południu wyspy dzieci pracują w kopalniach miki, otrzymując 2 złote za 30 kg zebranego minerału, co starcza zaledwie na porcję ryżu. W turystycznych miejscach, zwłaszcza na wyspie Nosy B, dzieci zmuszane są do prostytuowania się. Na całym Madagaskarze można spotkać dzieci pracujące przy budowie dróg, czy też szukających na śmietnikach czegokolwiek do jedzenia. Cały czas zastanawiałam się, czy jest dla nich jakaś nadzieja na lepsze jutro. Odnalazłam miejsce, które daje tę nadzieję. Przyjechałam do stolicy Madagaskaru, Antanarywy, żeby poznać Kasię i Patrycję, Polki, które założyły fundację Anki Zigasi. Kasia i Patrycja przyleciały na Czerwoną Wyspę na wolontariat 12 lat temu jeszcze jako studentki. Przez pierwsze pół roku pracowały w jednym z domów dziecka. To jest dom dziecka. Te dzieci w większości przypadków nie są sierotami. Pochodzą niestety z rodzin, które z jakiegoś powodu nie mogły się z nimi zająć lub były ofiarą wykorzystywania seksualnego, wszelkich innych zaniedbań. Prawa rodzicielskie tym rodzicom czasami zostały odebrane, czasami nie, zależy od sytuacji, ale tymczasowo, czasami ta tymczasowość trwa bardzo długo, nie mogą się opiekować dziećmi, dzieci zostały tutaj umieszczone. Najczęściej, jeżeli chodzi o takie maluchy, często to są dzieci porzucone gdzieś przy ulicy, gdzie później się okazuje, że jest ta rodzina, no ale właśnie z tego powodu, że dziecko porzuciło, no to dziecko już tam nie wraca i to dziecko tutaj mieszka do osiągnięcia dorosłości, później ośrodek pomaga im wejść w tą dorosłość i tutaj się wychowują przez lata, chodzą tutaj do szkoły, tu mieszkają, tutaj wszystkie inne dzieci to siostry i bracia, tak tutaj właściwie każdy siebie postrzega, starsze zajmują się młodszymi. I tu też w tym miejscu zaczęła się, prawda, wasza... Tak, tu się zaczęła nasza historia cała Madagaskaru, tutaj przyjechałyśmy na wolontariat i tutaj właśnie te maluchy i starsze dzieci skradły nasze serca i wiedziałyśmy, że tutaj jest jeszcze taka ogrom pracy do zrobienia, jest tyle dzieci innych w miasteczku, które też wymagają pomocy, że dlatego postanowiliśmy tutaj wrócić w to samo miejsce, nadal być blisko tego miejsca, gdzie nasze serce od początku przynależało i żeby pomóc kolejnym dzieciom Madagaskaru. Pierwszy twój moment, kiedy po raz pierwszy wylądowałaś na Madagaskarze. Pierwsze jej uczucia, co zobaczyłaś, co pomyślałaś? To cały czas mi towarzyszy tak naprawdę bardzo często to uczucie, bo codziennie przemierzam tą samą drogę teraz jadąc do fundacji, do biura, przejeżdżam tą samą trasą, którą pierwszy raz przejechałam z lotniska tutaj właśnie do domu dziecka, więc bardzo często wracam do tego wspomnienia i nie są tutaj akurat, żeby zapytać o to. Po pierwsze, lądując, kontrast tutaj kolorów. Błękitne niebo, ta soczysta zieloność i czerwona ziemia. Pierwsze, co mnie poruszyło i tak zafascynowało. I zaraz po tym właśnie ten przejazd z lotniska tutaj do domu dziecka i już ten ferwor po prostu wszędzie na ulicy ludzi lokalnych, piorących w rzece, piorących gdzieś przy jeziorze, tego wszędzie prania sprzącego się tych tłumów, dzieci biegających, uśmiechniętych i od razu w pierwszym spojrzeniu wiadomo, że to jest ogromna bieda, ale to ta radość od ludzi bijąca w tej właśnie prostocie życia, w tych bosych dzieci, a tak uśmiechniętych, to mnie tak urzekło od tego pierwszego dnia, tak zafascynowało i tak taką pokorą od razu napełniło, że wiedziałam, że to będzie właśnie niesamowite jakieś tutaj doświadczenie. Żeby odnaleźć ludzi pracujących w bardzo ciężkich, nieludzkich warunkach,
Nie trzeba wyjeżdżać daleko poza stolicę. Zaledwie 5 minut od centrum miasta znajduje się wielki kamieniołom, w którym pracują nie tylko dorośli, ale i dzieci. W kamieniołomie pracują całe rodziny. Każdy dorosły pracownik otrzymuje $3 dziennie. Dzieci zarabiają jedynie 2. Do ich zadań należy rozkopywanie kamieni, a także wynoszenie ich na górę. Żeby cała rodzina miała co zjeść, to całymi rodzinami właśnie ciężko przy tych kamieniołach. No, starsze dzieci większe kamienie łupią, te mniejsze rozłupują na jeszcze mniejsze. Inne dzieci noszą te kamienie gdzieś do budowy czegoś. I to właśnie, żeby cała rodzina tak naprawdę mogła zarobić z dnia na dzień na te posiłki, na to, żeby gdzieś wynająć ten dom. A często też tak jest, że nawet nie wystarczy tych pieniędzy do końca miesiąca. Więc co miesiąc tak naprawdę przemieszczają się gdzieś tam, szukając nowego miejsca zamieszkania i w sumie nawet nie ma miejsca na inne potrzeby tutaj. Miałam okazję zobaczyć, jak Patrycja poszukuje potrzebujących dzieci w okolicy kamieniołomu. Już po kilku minutach jej uwagę przykuli Sebastian i Majary. Nie na czaku, nie? Ty ja fuu. Klas tu prymera, koni ciocia na ksiton, ty pifuganty sana pikierty, ty potir cmejcy na nocana fienaran, ty polacenia samufa, nie na nufatu na nampemu manetyty, ty nisfton saifa na satam na societe jan, fa firmile societe, ty firmie tunżej. Sad i dziękuję. Dzięki Anki Zigasi ta historia będzie miała piękne zakończenie, ponieważ prawdopodobnie chłopcy pójdą do szkoły i nie będą już dni spędzać w kamieniołomach, tylko właśnie na edukacji. Patrycja i Kasia do tej pory uratowały z kamieniołomów ponad 200 dzieci. Do ich grona dołączyli właśnie Sebastian i Majary. Od tej chwili będą poszukiwały dla nich sponsora, dzięki któremu chłopcy będą mogli się uczyć cały rok. Mówisz, że nie da się pomóc wszystkim dzieciom, ale obserwując cię dzisiaj w pracy, zauważyłam, że ty chcesz pomóc wszystkim dzieciom. Przeszliśmy się dzisiaj przez kamieniołomy i już znalazłaś dwójkę dzieci, które włączasz do programu. Tak często się właśnie dzieje, że gdzieś jesteś i widzisz dziecko, które jest w potrzebie i po prostu od razu chcesz mu pomóc, poznajesz jego historię. Dużo jest takich historii, bardzo dużo. Dlatego też to jest takie niesamowite, że no my znamy te dzieci, znamy w większości historii. Jeżeli ja nie znam historii wszystkich dzieci, Kasia również. Po prostu każdy z nas jakąś tam historię zna bliżej lub dalej. Mamy też Juni i pracownika socjalnego Tiny, która też zna historię, więc jakby to jest też takie, myślę, niesamowite w tym wszystkim, że te dzieci nie są dla nas jakimiś tam dziećmi, tylko każdy z tych dzieci ma swoją historię i my tą historię znamy. I często jest właśnie tak, kiedy gdzieś jestem i nagle widzę jakieś dziecko i chcę mu dać szansę, że po prostu staram się zrobić wszystko, żeby te pieniądze znaleźć. Niejedną rodzinę z kamieniołomów jakby wyciągnęliście, niejedno dziecko już chodzi do szkoły dzięki wam. To jest duże wyzwanie. Już działamy właśnie od 12 lat. Od 12 lat jesteśmy na Madagaskarze, od 10 lat działamy z fundacją i w tym czasie ten program udostępniania dzieciom możliwości uczenia się w szkole rozrósł się od paru dzieci, które dzięki nam, naszym znajomym, naszej rodzinie przyszły do szkoły. Teraz dzięki już setkom tak naprawdę darczyńców z Polski i zagranicy chodzi do szkoły. To jest w tym momencie ponad 600 dzieci. Dzieci otrzymują w szkole śniadanie, obiad, wyprawkę, mundurek, właśnie mają opłacone czesne. Edukacja jest całkowicie odpłatna, nawet publiczna. Pierwszy budynek, który postawiłyśmy w tym miasteczku, tutaj jest upamiętniająca tablica w 2015 roku. Przyjechałyśmy tu kiedyś właśnie, zobaczyłyśmy tą szkołę w budynku. Tutaj był taki jeszcze walący się też budynek. Tam jest jeszcze jeden taki, który trochę odmalowałyśmy, starałyśmy się go na tyle, na ile można było jeszcze naprawić. No i postawiłyśmy kolejny, który był potrzebny, w którym są teraz dwie sale. I tak to się zaczęła tutaj ta nasza współpraca od 2015 roku. Madagaskar to kraj, który zajmuje trzecie miejsce na świecie w rankingach głodu. Ponad 47% dzieci poniżej 5 roku życia jest niedożywiona. Prawie 40% z nich choruje na karłowatość, 5% umiera z głodu i wycieńczenia.
Ciepły posiłek w szkole to luksus, którego większość rodziców nie jest w stanie zapewnić swoim pociechom. W tej chwili przez to, że jest też program tutaj dożywiania, który jest za darmo, zwiększyła się też liczba dzieci w tej szkole. W tej chwili na dzień dzisiejszy, tak jak pani dyrektor mówiła, jest 152 dzieci i zawsze tak jest, że w tych miejscach, gdzie jest możliwość zjedzenia, tych dzieci nagle zaczyna się robić więcej, więc my zawsze też zaczynając po prostu takie dożywianie, musimy brać to pod uwagę, że ta ilość tych dzieci trochę nam wzrośnie. No i też zaczynając dożywianie, mamy w pamięci to i zakładamy, że to nie jest jednoroczny jakby akcja, tylko że musimy zrobić wszystko, żeby po prostu dalej mieć te pieniądze na to dożywianie. Więc jakby rozpoczęcie takiego programu jest też olbrzymim takim przedsięwzięciem dla nas, no bo właśnie, bo wiemy, że to będzie trwało latami, że nie możemy jednego roku powiedzieć, okej, dzisiaj dostaję, w tym roku mamy na jedzenie, a w tym już nie. Nadchodzi 12, więc zbliża się pora lunchu, czyli obiadu, które dzieci mogą zjeść właśnie dzięki wsparciu Fundacji Ankizy Gassi. Gdyby nie to wsparcie, nie byłoby tu tego posiłku i też ten posiłek jest motywacją, żeby dzieci chodziły do szkoły. To jest niesamowite, że naprawdę każdego dnia ponad 1000 dzieci dzięki nam je obiady. Tak naprawdę też każdego roku, kiedy była Wigilia, kiedy organizowałam, to wtedy też do mnie tak to trafiało. Jak widziałam po prostu te wszystkie dzieciaki, które są z nami, które jedzą z nami, no to jest niesamowite. Mówisz o jedzeniu, niedożywienie to jest duży problem na Madagaskarze. Olbrzymi. Więc widząc ich, że mogą usiąść i zjeść i chodzić do szkoły, no to nadal mnie wzrusza bardzo. Myślę, że teraz nawet bardziej, kiedy jestem sama mamą i myślę sobie, że to jest tak olbrzymie szczęście, że ja mogę dać mojemu dziecku to wszystko, czego tak często te dzieci nie mają, a nie mówimy o jakichś, nie wiem, wielkich rzeczach. Mówimy o jedzeniu, o miejscu do spania i o bezpiecznym domu, gdzie nie pada, gdzie nie ma szczurów, myszy, gdzie nie śpi się na podłodze, tylko śpi się na łóżku, które jest czyste i wygodne. O domu, w którym chociaż czasami jest woda, no a przede wszystkim takim, gdzie dzieci czują się bezpieczne. Zimą jest tu zimno. Zimą jest bardzo zimno. Bo dzieci są w kurtkach, w czapkach. Są w kurtkach, w czapkach, ale bardzo rzadko mają buty. Z reguły są albo bose, albo są w klapkach, a temperatura rano jest nawet około 5 stopni. Więc no widzicie, nawet teraz jesteśmy w sumie w środku lata malgaskiego, a jest tutaj tak chłodno, więc dzieciaki też są ubrane dosyć ciepło. Największym dowodem na to, jak wiele udało się Kasi i Patrycji zrobić przez ostatnie 10 lat, są dzieci, którymi zaopiekowały się, jak te były jeszcze małe. Dziś zamiast pracować w kamieniołomach, studiują i odnoszą sukcesy. My name is Fuali. I'm a student and I'm sponsored by Ankizy Gassi Foundation. Have been supported by the foundation since about 5 years. I study English. And I've just got my bachelor in English this year, and now I'm planning to study tourism, and I would like to build my travel agency when I will finish my study one day, and I'm very grateful and I'm very thankful for the help and the support that the foundation provided to me, and I can say that thanks to the foundation and thanks to their help that I'm here today. So I'm at the Ankizy Gassi about 10 years, and right now I still study at the university, and I study the Chinese, and I study too at the ITP to do the English language. Gdyby ktoś 10 lat temu powiedział ci, jak wiele udało mi się przez te 10 lat osiągnąć, uwierzyłabyś? Pewnie chciałabym uwierzyć i by mnie ucieszyła taka wizja, ale tak jak wspomniałam, właśnie nawet nie wyobrażałyśmy sobie tego. Po prostu to było tak spontaniczne i to się działo z dnia na dzień i to się tworzyło i nadal się tworzy, że to po prostu nie powstało z wizji. Teraz jest już oczywiście wizja na dalszy rozwój, na tym, jak można dalej pomagać, ale pewnie bym nie dowierzała, nie? Ale na pewno bym
by może mama mogła marzyć o tym, a teraz rzeczywiście to się dzieje. Taką misją Ankizigasi, z tego co zaobserwowałam przez te dni, jest pomóc dziecku, odkąd w zasadzie się urodzi, aż dokąd stanie się dorosłe i skończy studia i będzie miał swój zawód, prawda? Bo działacie na wielu płaszczyznach. To nie jest tylko wirtualna adopcja, ale też właśnie wspieranie edukacji w dalszych etapach uczenia się, prawda? I tą wisienką na torcie ma być właśnie wasz najnowszy projekt. Tak. Właśnie to ma być taka kompleksowa pomoc, jest taka kompleksowa pomoc, no bo tak jak wspomniałam, właśnie tyle, wiele dzieci rozpoczynając edukację nie dojdzie, ich rodzin po prostu nie będzie na przestrzeni lat stać na to, żeby tą edukację kontynuować, żeby przechodzić na kolejne etapy. Część z tych dzieci chciałaby jak najszybciej zdobyć zawód, zawód, który by właśnie rzeczywiście zabezpieczył jakąś ich przyszłość i zaczął przynosić środki na ich na rozpoczęcie ich dorosłego życia. Chcemy zbudować centrum, w którym będą mogły uczyć się dzieci, w którym damy im możliwość, żeby w ogóle te na poziomie szkoły gimnazjalnej zrozumiały, co tak naprawdę chciałyby robić w życiu. Czyli pierwszy etap to są dzieciaki właśnie z gimnazjum, które będą miały, i już teraz właściwie się to dzieje, spotkania z osobami, które są dla nich, mogą być wzorem. To są spotkania, które organizujemy już ze studentami, którzy sami przeszli taką ścieżkę i którzy studiują i którzy opowiadają o tym, jak to jest być studentem w danej dziedzinie, czy to właśnie medycyna, czy to psycholog, czy to prawnik. W tym centrum będą właśnie sale do edukacji, profesjonalna sala właśnie taka z kuchnią, gdzie będą właśnie te kursy gotowania i kursy pieczenia. Również sala przygotowana do nauki szycia z wyposażeniem pełnym, z maszynami, takimi maszynami industrialnymi. Będzie również sala IT, no i sala taka wykładowa właśnie, gdzie będą miały możliwość nasi studenci i nasi uczniowie spotykać się właśnie tutaj z tymi osobami, o których już wspomniałam, które będą mogły być takimi mentorami i będą mogły pokazywać im, czym oni mogą się zająć w przyszłości, jaki zawód mogą wybrać. Patrycja i Kasia prowadzą fundację Ankizigasi od 10 lat. W tym czasie uratowały już niejedno życie, a tysiącom dzieci dały nadzieję na lepsze jutro. Przed nimi jeszcze wiele wyzwań, ale jestem pewna, że z ich zaangażowaniem zrealizują każdy, nawet najbardziej wymagający plan.